Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nie jesteśmy w Hotland mile widziani. Zupełnie tak, jakbyśmy kogoś zabili. I chyba tak właśnie było. Jedyna nasza droga tutaj prowadzi do laboratorium, więc zobaczmy, czy Alfis nas przywita. Myślę, że chyba nie, ale... Nie wiem sobie czemu, ale no, spoko. O. Metaton już się uwolnił. O, tutaj jesteś. Ty brzydka, mała kreatura. A, tutaj ogólnie, jak widzicie... Znaczy, okej, pewnie o tym wspominałem, ale Metaton się pojawia bez Alfis, bo tak jak słyszeliście poprzednio, ona uciekła, uciekła, ukryła wszystkich i uciekła w sumie razem z resztą potworów. Cóż za hańba. No kurde, wyleciało mi to z głowy. Pod wrażeniem, o tak. Jeśli szukasz Alfis, to nie ma jej tutaj. Kiedy byłeś zajęty robiąc te swoje rzeczy, uciekła stąd, ewakuując ludzi dla ich bezpieczeństwa. Właściwie to potwory powinny... Teraz są w miejscu, gdzie nigdy się do nich nie dostaniesz. Decydując się nie walczyć z tobą. Ona naprawdę była chyba jedyną mądrą osobą, czyż nie? O. Impertynencko. Chyba tak to... I tutaj kolejne cudne słowo, którego... Ichting to było Swędzą cię ręce, żeby się do mnie dostać, tak? Chyba coś takiego to znaczyło. Cóż, bardzo źle. Ten świat potrzebuje gwiazd bardziej... czyli... Bardziej niż... Kurde. Bardziej niż ty zwo... O, coś takiego. Ej, patrzcie, nawet w sumie Metaton nas omija. Okej, nudle i soda. Ale nie, nudli nie bierzemy, dlatego że to nie ma za bardzo sensu. Sami zresztą pamiętacie, jak przy pacyfistycznej walce z Metatonem to wyglądało. I one długo nam tutaj dają... Znaczy, długo się robią, mało dają energii. No i cóż, 40 potworów do zabicia. 40 potworów, wyobrażacie to sobie? Się zastanawiam, czy by tutaj... Właśnie, zrobię może listę. Króciutką listę. Ale żeby tak nie zatrzymywać gry, to najpierw sobie zrobimy listę do... Do 10. W ogóle słuchajcie tej muzyki, nie? To jest spowolniona wersja tej oryginalnej muzyki i jest straszna. Znaczy, idealnie podsumowuje nasze osiągnięcia. Albo dobra, wezmę sobie do 20, czyli żeby tak połowa, bo podejrzewam, że dzisiaj możemy wszystkiego nie... Okej, 20. Wszystkiego nie wybić tutaj. O, w tym miejscu jest najwięcej potworów. Siema, Wulkin. Za chwilę będziesz nieaktywnym wulkanem. Do widzenia. Ja wam powiem, to już wspominałem. Początkowo myślałem, że tylko w Hotland są potwory i że w rdzeniu ich nie ma, więc po prostu zrobiłem tak, że łaziłem cały czas tutaj, oczekując jakichś stworów. I teraz tak, jak się tutaj liczą bossowie? Ostatecznym bossem, którego musimy pokonać na końcu, po zabiciu wszystkich, jest ten. Jest oczywiście Metaton, ale jeszcze jest Mafet, ale Mafet się liczy jako zwykły potwór. I w przeciwieństwie do psów nalicza nam potwory. Okej, witaj, Sunderplane. Zobaczymy, czy jesteś stabilna, jak F-16.
Jedyny potwór chyba, który się nie zmienia w pył. Bo nie zdąży. Ale ja czekam na ten moment, aż mi się będą pojawiać podwójne potwory. Ale to nastąpi chyba dopiero jak sobie powalczę z tymi tutaj pojedynczymi, bo one się zawsze pojawiają w tych samych miejscach na początku, z tego co pamiętam. 38 zostało. I tak jak w Hotland na Pacyfiście mieliśmy multum zagadek, tak tutaj nie mamy niczego. Nie ma absolutnie żadnych zagadek. Okej, okay, tego już tak łatwo się nie zabija. Czy tu będzie jakaś dodatkowa broń? Już nie pamiętam nawet. Okej, okay, trzech przeciwników za nami. Zresztą to jest nawet logiczne z tymi zagadkami, dlatego że Alphys poprzednio robiła to specjalnie, specjalnie je włączała. A teraz, kiedy jej nie ma, no to... Jakby to powiedzieć, nie ma kto włączać ich. Ale my nie chcemy sobie tak utrudniać gry. My lubimy utrudniać życie innym ludziom. A raczej potworom. A raczej nie życie. Tu tak naprawdę nie ma sensu włazić. Zresztą patrzcie, wszystko jest tutaj rozwiązane. Niby jest napisane, że o tam strzelaj do wrogich statków, ale prawda jest taka, że... Nic tutaj nie musimy robić. Wypisać po prostu, że tutaj przejdziemy. A, jeszcze wy, no tak. Okej, okay. Jest... A, widzicie, oni się pojawili w zupełnie innym miejscu. No tak, jak mogłem o was zapomnieć? O, jesteś tutaj, to znaczy, że Undyne, ona... Cóż, tak jak Undyne, my pomścimy ją. A, dobra, nie, czyli Undyne pomścimy cię, okej. Okay. Okej, okay, witajcie. Oj, dlaczego tak to zrobiłem? Dwa! Ja nigdy nie powiedziałem mu... No, ale za chwilę mu powiesz. Aaaa! Ta muzyka przy walce jest za wesoła. No. To wygląda na to, że chyba kolejnych dwóch mamy zabitych. Nie pamiętam do końca, czy oni się liczą. Później się będziemy cofać. Ja w ogóle idę w złym kierunku. Myślicie, że to będzie show z Metatonem? Nie, będzie pusta kuchnia. A tu coś jest w środku? Nie, nie ma. ...35? Zostało? Tak, okej, okay, to się zgadza, bo 5 zabiłem. Czyli się liczyli jednak. Ja się będę musiał cofnąć, dlaczego ja tak szybko to wszystko... Tam... Znaczy w rdzeniu też jest trochę... do zabicia. A pójdźmy tutaj. Musieli to te drzwi blokować, naprawdę? Jakby to coś miało dać. Czy ja się teraz nie cofnąłem przypadkiem? A nie. Jestem w Core. Oj, wiecie, kto tu może być, nie? Raczej nie kto tu może być, a kto tutaj na pewno będzie. Ja chyba pominąłem jedno przejście. I pominąłem chyba jakiś istotny przedmiot, a może i nie? Albo mi się pomyliło. Nie. Pamiętam, że gdzieś tutaj luzem leżała jakaś rzecz i... A no tak, jeszcze musimy pokonać pana artystę, co nie? Musiałbym go najpierw znaleźć. Tu coś jest? Nie, tutaj też nic nie ma. Wszystko jest puste. To jest właśnie najgorsze w tym... tej ścieżce. Nic tutaj absolutnie nie ma. Ciekawe czemu. Dobra, musimy sobie zdeptać parę pająków. 35 zostało.
Okej. Tutaj, z tego co patrzę, kwestie się w ogóle nie zmieniły. Słyszałam, że nienawidzi pająków. Owszem, nienawidzę, ale to nie jest tak, że wy jesteście jakimiś wyjątkami. Tylko po prostu ja nienawidzę wszystkich. Dlatego czujcie się komfortowo, bo tak jak wy zginiecie, tak reszta ludzi, raczej potworów, też zginęła. O, witaj Mafet. Witaj Mafet, to będzie dramatyczna walka z tobą, naprawdę. Naprawdę. Tutaj, o dziwo, nic się nie zmienia, tak jakby się nie interesowali losem reszty. Ojej! Tak, to była cała walka z Mafet. Wydupczaj stąd, pająku. Ojej, jakie to smutne, aż się nawet przejąłem, wiecie? A teraz wydupczaj stąd, bo cię zaraz zabiję. No. Wygrałem! Hurra! Wiecie co? To jest tak, że zanim przejdę tędy, to... pójdę sobie jeszcze do Hotland. Ale jeszcze się upewnię, że Mafet na pewno się liczy. Powiedziałem, że tak. No, liczy się. No dobra, to skreślamy. Szkoda, że się... Znaczy, no dobra, no liczy się jako jeden, to tam jest logiczne. Ale ja bym... Ja się muszę pokręcić tutaj w ogóle, bo... Przecież musi mi się pojawić tutaj grupka potworów, a nie, że ja pojedyncze będę zabijać, bo to nie ma sensu, to może trwać bardzo długo. No, to wygląda na to, że cukiernia, czy tam piekarnia splajtowała. Ach, tak czasami się zdarza. Wolny rynek i te sprawy, takie tam śmieszne rzeczy. No dobra. Poduszamy się po tamtych schodach, znaczy nie po tych, tylko po tamtych. Właśnie to nie są schody nawet, to są te jakieś po prostu bieżnie. I tu ktoś mnie w końcu będzie musiał zaatakować. Zwłaszcza, że zabiłem bardzo mało potworów i one się powinny pojawić dosyć szybko. O, jesteście. O, i nawet dwa. I o to mi właśnie chodziło. Ojej. Jeps. I co mi z tą chmurką tutaj wyskakujesz, co? Burkin jest oczywiście słabszy. Zresztą to widzieliście. Ten atak, który mu wyprowadziłem, to nie był najlepszy atak, jaki mogłem zrobić. Dobra, dalej. Naprzód, panowie i panie. Spokojnie. Teraz jest ten bardzo, bardzo nudny etap. I nic nie poradzę na to, że on taki jest. On tak po prostu musi być. Aaaa! Ewentualnie mogę zrobić to, co zawsze robię, czyli... A, chyba że tutaj jeszcze mogę sobie z kimś zawalczyć. W ogóle to jest spoko. Idę po bieżni, ale jak ktoś mnie zaatakuje, to stoję na niej. O, dwa pyromy. Ach. Okej, przyznaję, to będzie dosyć trudne. Spróbujmy tego najpierw. Da się go mogłem tamtego... Źle to zrobiłem. Ewidentnie źle. Ale byłem przekonany, że może da się za pierwszym razem go zniszczyć. No niestety. Jeps. No nie, nie chciałem. Nie tak miało być. Dobra, pajdałpy, do widzenia. Już mamy 1/4, nie? Tych wszystkich potworów. Najgłupsza rzecz w Genocide to jest to, że tak naprawdę po najgorszej walce, znaczy najtrudniejszej walce, dostajemy w końcu jakąś fajną broń i ona nam się absolutnie do niczego nie przyda.
Ho! A nie, chwila. Chwila. A nie, sorry, co ja mówię? No nie, no przecież Sans stoi przed... On już stoi w pałacu, a nie przed pałacem. By nawet miało sens wtedy. I czemu wszyscy tacy nieśmiali? Ja myślę tak, że jak zabiję sobie tutaj z 25, to wtedy spróbuję pójść do rdzenia i tam z kimś powalczyć. O! Fajnie. Oj, tego ataku nie lubię. Znaczy, nie jest on jakiś super trudny, ale... Jak już tak nie przepadam za nim. I myk. Wiecie, dla mnie to tylko statystyka, nie? Teraz się cofnijmy może na tamte bieżnie, może tam coś będzie. Hop hop, potworki, potworeczki. Gdzie wy jesteście? Halo? Czemu mnie nie chcecie zaatakować? Ach, serio? Jakoś nie ma chętnych, ja tego nie rozumiem. No to są dwa takie miejsca, gdzie najczęściej te potwory występują, ale jeszcze można się, jak chcecie tak bardzo, to można się po tych wysepkach pokręcić. I tam też czasami się pojawiają. Ale dzisiaj coś nie mam szczęścia. O, udało się. Czy tutaj się pojawiają potrójne potwory? Chyba nie, chyba nie da rady czegoś takiego zrobić. A może? No, udało się. Uhuhu. Dobra, ja mam takie przeczucie, że coś się na tych wyspach znajdowało, czego ja nie wziąłem. Dlatego teraz się tam cofnę. Może nawet uda mi się z kimś powalczyć. 26. Dobra. Przy okazji się uleczę. To jest właśnie poradnik, jak zniszczyć marzenia wszystkich. Wydaje mi się, że tu... O, właśnie, tutaj można z kimś zawalczyć. O, dwa pyropy, to nawet się dobrze składa. Palenie powoduje raka. Niektóre kanały na YouTubie też, ale... Osobna kwestia. No, panie! No prawie... Jednak chyba... Myślę, że na tym etapie bym go jednym hitem nie rozwalił. Nie ma takiej opcji. Raz, dwa. A to był słaby atak, ale nie musiał być wcale silny. Dobra. Ale coś na tej wyspie musi być, no! Musiałem się upewnić, że gra mi dobrze nalicza. Bo w Snowdin trochę się przyznaję zamotałem. I trochę nie rozumiałem pewnego naliczania tych potworów. O, właśnie, patelnia. O to mi biegało. Teraz tak. A, no tak. Mogę ją wziąć, to później muszę sobie dokupić różne rzeczy. Czy bierzesz? Biorę. Bierę! I teraz tak. Item. Info. Atak 10. I jeżeli coś... Aha, i wszystko co możemy zjeść daje nam 4 więcej HP. Okej. Dobra, atak 24 plus 7 to teraz będzie spoko. Zgadza się? Zgadza się. To sobie możemy wywalić. Teraz się jeszcze zastanawiam... Jak się będzie używało tego, w sensie... Czy ten, trzeba będzie naciskać cały czas, czy wystarczy, że będę... w te linie uderzać cały czas. No dobra, zobaczymy. No i potworki znowu, chciałbym... Pomóżcie mi przetestować moją broń, bo to jest ciekawa sprawa.
ogóle niszczę samoloty przy pomocy patelni, ale coś. No czemu tylko jeden... Czemu tylko jeden ten potwór się pojawił? To jest smutne. Jak ja mam się wyżyć na kimkolwiek, jak tylko jeden samolot mi się pojawia? To nie ma sensu. Jeden samolot to jest nic. No dalej! Boże. Oj, ja chciałem, żeby całe Hotland i Rdzeń było na dwa odcinki, bo byłem przekonany, że nie da rady tego nagrać w jednym, który miałby jakieś sensowne ramy czasowe, ale no niestety wygląda na to, że nie da rady. Kurde mać! Gdzie się to podziało wszystko? Tak jakby... uciekały przede mną? Nie, no co? Pewnie tak nie jest. O! No i pięknie, i są dwa. No! Ale okej, spieprzyłem sprawę. Mogłem o wiele lepiej uderzyć. No niestety, tak się zdarza. No temu jeszcze mniej zabrałem, nie? Okej, patelnia jest spoko, ale ja chyba z niej korzystać nie umiem. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że z przeciwnej strony one nadlatują. Tym razem twój ogień nie jest dla mnie zaskoczeniem. No i myk. Dziękujemy za uwagę. No, jeszcze jeden i będzie 20. Zobaczmy może ile trwa ten odcinek. Ja bym się z chęcią dowiedział. 22 minuty, to jeszcze nie jest źle. To jeszcze jest spoko. To możemy dalej zabijać. Niech tu się coś pojawi. Nadal się zastanawiam, na jakiej zasadzie oni się pojawiają, w sensie... Czy są jakieś pola z konkretną szansą, czy może od tak po prostu? No bo są takie miejsca, w których oni nigdy się nie pojawią. A, to jest najgorsza rzecz w całym genocidzie. Szukaj ich, szukaj. Może ich znajdziesz, a może ich nie znajdziesz. Ja wiem, że 21 zostało, ale... Szczerze to... Może tu jakoś się da, może na tej wysepce coś znajdę. A może tutaj? O, jest. No i proszę bardzo, nawet dwóch. Też przeciwników. I jeps. Raz, dwa, trzy, cztery. No i proszę bardzo. O, już muszę sobie dopisać, nie? 21, 22, 23... Teraz myślę, że do 40 sobie to zapiszę. Więc wybaczcie na moment, ale tutaj muszę się rozpisać. Kurde, co ja? Liczyć nie umiem. 30, 31, 32, 33... No, jeszcze... No, okej, dobra, już... Już mam wszystko zapisane.
Teraz tak, gdzie był ten So Sorry? On był gdzieś na końcu, nie? Ale jak się go... Bo tutaj będę musiał rzecz jasna trochę z datą się pobawić. Więc nie wiem, czy dzisiaj go pokazać, czy pokazać go w następnym odcinku. Bo mam nadzieję, że jest to możliwe. No skoro Glide'a mogłem pokazać, to myślę, że tego też będę mógł. Jeszcze pozabijałbym sobie kogoś, ale cóż. Jeszcze sobie tu pójdę. Porozmawiam z innymi. Tak na swój sposób, rzecz jasna. To jest taki uniwersalny język. Rozmawiasz i potem nikt już nie ma argumentów, bo nie żyje. A, okej. Mnie się to podoba. A nie, że jakiś pojedynczy przeciwnik wyskoczy. Dwóch ze mną nie ma szans, a co dopiero... Jeden. Dobra, ja myślę... Ja myślę, że możemy się do rdzenia teraz udać. Więc ciśniemy do rdzenia. Zostało 17. Teraz tak, So Sorry... Nie, on nie był w rdzeniu, on był... jeszcze przed rdzeniem, z tego co pamiętam. Gdzie tutaj się szło? Tu chyba się szło sobie. Tak. Tutaj szedł, bo to była droga taka jak tamta, tylko że na tamtą dało się wejść. Może tu coś będzie. To wygląda jak ewidentne miejsce, w którym coś możecie zaatakować. Ale jest cisza. I myk, myk. A, z chęcią bym sobie poskakał. Wiem, że istnieje winda, ale muszę się upewnić, gdzie się znajduje to miejsce. So sorry. Żebym mógł z nim powalczyć, żebym mógł go zabić. No i przede wszystkim, żebym mógł go pokazać, bo na pacyfiście to nie bardzo się udało. Gdzie ja chcę jechać? Myślę, że tutaj chyba. A może i nie? A, dobra. Wiem, gdzie jestem. Tędy przechodziłem w ogóle? A nie, tędy nie mogłem przechodzić, bo to jest chyba... Tak, tutaj nie mogłem przechodzić, bo nie było scenki z Metatonem. To on mnie tam przecież ten wysyłał. No to jest bardzo smutne. Tutaj też tak jakoś dziwnie pusto. Chwila. Chciałem się upewnić, czy w dalszym ciągu jest Undertale The Musical. Jest. Dobra, zobaczymy, czy tam ktoś się znajduje. Nikt nie przyszedł. No dobra, przeczytajmy liścik, co nam piszą. Coś ciekawego pewnie. Jeśli czytasz to, to prawdopodobnie mamy dla ciebie złe wieści, mega mroczny świrze. Alphys przyszła i wzięła nas stąd. W miejsce, które jest bardzo bezpieczne, ale... Okej, czyli tutaj, ale najpierw chcieliśmy użyć te żelowe długopisy, że co?
A, i nie myśl o tym, żeby kraść nasze rzeczy. Tak, no, nawet o tym nie nawet nie wspomnę o tym. Jo, jesteś totalnym przegranym, tak. Ja jestem totalnym przegranym, tak? O, 12 ataku. 12 ataku. Więc... chwila. W ogóle jak mogę zabić pustym... pistoletem? Co, kolbą będę nawalać? To, co jest najciekawsze, to fakt, że wszyscy uciekli, ale ten został. Cały czas został, ale no nie możemy go zabić. Nie możemy go zabić ogólnie mówi nam o tym, że nie mógł opuścić swojej pracy. Wiesz co, nie chcę mi się nawet z tobą gadać, ale możemy kupić coś fajnego. To może być ciekawe. To jest w ogóle rzecz, która nas uzdrawia, ale która jest tylko jedna. Okej. Exit. Ale jeszcze się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. Szkoda, że jest sklepikarzem, bo jakby nie był, to bym mógł sobie go zabić, nie? Ciekawe, tutaj na bank ktoś nas zaatakuje, ale tak jak wspomniałem, poprzednio, jak żeśmy tutaj szli, to... Znaczy, poprzednio jak grałem i jak chciałem tutaj przejść, to kurde, nic mnie nie atakowało i myślałem po prostu, że tak ma być, że nikogo tutaj nie znajdę. Okej, na tym moście już ewidentnie coś powinno być, nie? Halo, czemu nikt mnie nie atakuje? No, to jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. Tak, wiem, 17. Nie. A może tu w końcu coś się ruszy? Że jak będę sobie tak łazić, to wreszcie ktoś mnie zaatakuje. Nie biorę tego. Mam lepsze rzeczy w ekwipunku. Mózg. O, wreszcie. Czyli jednak są tutaj jacyś idioci, którzy nie uciekli. No, śmiesznie. Okej, to może być dosyć trudne. No, niestety. Ale ja mam dużo życia, to nie powinno aż tak... Jezu. Kurde. Dobra, przyznaję, tutaj się żarty trochę skończyły już. No, udało się. Teraz raczej nie masz ze mną szans, raczej to nie robi na mnie żadnego wrażenia. A mogłem sobie w samoloty postrzelać, nie? Mogłem. No i proszę bardzo. Jednego frajera mniej. Kto tym razem? A, wy. Weźmy tak, weźmy Final Frogit na początek. No nie! Czemu? Niech was... Nie myślcie nawet,
żeby używać tego steka specjalnego do tego, do obrony, znaczy do... przed sansem, to nie będzie dobre rozwiązanie. I myk. Jednego mniej. Widzicie, tyle potworów nie daje mi rady, a ja mam tylko pusty pistolet. Czemu to tak w ogóle szybko leci? Szybko te ciosy muszę w ogóle zadawać, nie? Myk. Jeps. No i ty już nie będziesz tutaj sprawiać mi problemu żadnego. Jeps. Proszę bardzo. Tak. Dzięki temu mam, jeżeli dobrze liczę, jeszcze 10 do zabicia. 10 przeciwników. Gdzie oni się tu jeszcze pojawiali? Pojawiali się... tu? O, 100 golda. To akurat się przyda. Bo burger pędzel niestety nie da rady kraść. Ktoś mnie zaatakuje? Nie? Szkoda. Nie no, nie mogę tutaj jeszcze wejść. Nie da rady. Jeszcze się rozejrzę po tym miejscu, ale my... Kurde, czyżby to było tak, że oni tylko w tym miejscu się pojawiają, na tym moście? I potem już nie? To by było głupie. A jeżeli tak jest, no to niestety, ale będę musiał się znowu do Hotland cofnąć. Dobra, ja sobie myślę tak. Że możemy sobie zakończyć, bo zostało nam 10 potworów do zabicia. To mamy 3/4 z głowy. Na dzisiaj bym zakończył i oczywiście do następnego.